14 lutego we wszystkich parafiach rzymokatolickich archidiecezji lwowskiej wierni zgromadzili się na liturgii Środy Popielcowej, aby rozpocząć Wielki Post. Czas nawrócenia, modlitwy, postu i jałmużny. Z tej okazji porannej mszy świętej w katedrze lwowskiej przewodniczył arcybiskup Mieczysław Mokrzycki. W swoim kazaniu metropolita lwowski powiedział, że 40 dni Wielkiego Postu to czas, w którym musimy przygotować się do najważniejszych wydarzeń dla naszej wiary i pokutować za swoje grzechy, ponieważ każdy z nas potrzebuje personalnego nawrócenia i świętości. Po liturgii słowa tradycyjnie posypowano głowy wiernych popiołem. Prochem jesteś i w proch się obrócisz oraz nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. To słowa, które kapłan wypowiada podczas posypywania głowy popiołem, zachęcają do myślenia i uświadamiania sobie, że jesteśmy grzesznikami i potrzebujemy miłosierdzia Bożego. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Cielesny uśmierzasz wady, podnosisz ducha, udzielasz cnoty i nagrody przez naszego Pana Jezusa Chrystusa. Środa Popielcowa to taki szczególny dzień w ciągu roku, kiedy popiół, który na co dzień jest usuwany z naszych domów, staje się znakiem, po który przychodzimy. Ten popiół, który jest znakiem zniszczenia, przemijalności, końca czegoś, co było jakby niezniszczalny, który wyrzucamy z karterów wulkanów Japonii i Sycylii, niósł niesamowity lęk przed zagładą i rodził przerażenie, dzisiaj staje się jakby spokojny, cichy, budzący w sercach powagę. Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się, wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ewangelię. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię. Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie, aby zakochani i małżonkowie obdarzyli się miłością czystą, pełną szacunku i szlachetności. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu, którą uroczyście składamy na rozpoczęcie Wielkiego Postu.